Hej wszystkim, więc dzisiaj postanowiłam zrobić filmik dotyczący rzeczy, których nie lubię. Powiem wam o kilku rzeczach, których nie lubię, za którymi nie przepadam. Mam nadzieję, że wam się spodoba i dajcie znać, czy podoba wam się taka forma filmiku. Ok, więc pierwszą rzeczą, której nie lubię lub nawet nienawidzę, to jest głośne mówienie przez telefon w miejscu publicznym. Przypuśćmy, jesteście w autobusie i komuś dzwoni telefon. No jest to normalne, ok. I nagle tej osobie zmienia się ton głosu po prostu 10 razy głośniej i ona krzyczy do tego telefonu i w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że ludzie nie są zainteresowani tym, co ona mówi. I na przykład jest taka sytuacja. Halo, no hej, co tam? No pewnie, no właśnie jadę autobusem, no zrobiłam zakupy. Serio? Nikogo w autobusie tego, co zrobiłaś dzisiaj, nie interesuje. A osoba, z którą rozmawiasz przez telefon, na pewno usłyszałaby, co mówisz, gdybyś mówiła trochę ciszej. Drugą rzeczą, której nie lubię, to jest to, kiedy widzę jakieś dziewczyny na ulicy i z daleka po prostu rzuca mi się w oczy pomarańczowa twarz. I to wygląda bardzo nienaturalnie i niekorzystnie i nawet kiedy idę z jakimiś chłopakami, to potrafię się śmiać z tego, że dziewczyna wygląda jak pomarańcza albo nie wiadomo co. Dlaczego? Dlaczego nie umiecie normalnie dobrać sobie koloru podkładu? Czy to jest też takie trudne? Czy to wymaga jakiejś filozofii? Nie wiem, może jest jakiś cel w tym, żeby dobrać podkład 3 razy ciemniejszy niż nasza normalna karnacja, ale wydaje mi się, że to wygląda źle i chyba widać, jak nakładasz na twarz podkład, że bardzo się różni od twojej cery. No, ja nie wiem. Wytłumaczcie mi to. Trzecia rzecz, która zaczęła mnie irytować jakiś czas temu, dotyczy Instagrama i nie chcę, żeby ktokolwiek się tutaj obraził albo poczuł się jakoś dziwnie, to tylko moje odczucie i chodzi mi o obsesywne hashtagi. Powiedzmy, że zrobiłam sobie teraz zdjęcie i wstawiłam na Instagrama i zaczęłam opisywać hashtagi. Instafoto, Instafan, girl, red hair, fun, nice day, happy, beautiful, blouse, smile, long hair. Serio? Po co jest wam tyle hashtagów? Całkowicie rozumiem, kiedy ktoś doda zdjęcie na przykład psa i oznaczy hashtag dog albo animal i napiszę 2, 3, 4 hashtagi, ale nie potrafię zrozumieć, po co ludzie robią cały paragraf hashtagów i powstają jakieś 4 linijki słów, które chyba nawet nikt nie klika. Czy w ogóle ktoś wyszukuje te hashtagi? Także nie rozumiem, po co są obsesywne hashtagi, ale nie mam nic do kilku oczywiście zamieszczenia. Następna rzecz, która mnie bardzo irytuje, to kiedy korzystamy z transportu publicznego i starsze osoby pchają się do tego autobusu, jakby po prostu, nie wiem, zginąć, jeżeli nie wsiądą do tego autobusu. Po prostu ludzie chcą wyjść z autobusu, a starsze osoby pchają się do środka, zanim jeszcze reszta wysiądzie. I moim zdaniem to jest bez sensu. Dlaczego nie możecie chwilę poczekać? Dlaczego ludzie nie potrafią poczekać 2 minut, zanim reszta wysiądzie, aby zwolniło się miejsce, tylko przyciskają się z tymi wszystkimi reklamówkami i jeszcze narzekają, że nie chcą ich ludzie wpuścić. No, to jest bez sensu. Nienawidzę, kiedy ludzie źle mawiają i źle zapisują moje nazwisko. Ono jest często mylone i zamiast Kryger ludzie piszą i mówią Krygier i nie potrafią się tego nauczyć, nawet jeżeli obcują ze mną już jakiś czas. I zdarzało się, że nawet w szkole niektórzy nauczyciele przekręcali moje nazwisko, ale stwierdziłam, że no muszę już chyba do tego przywyknąć. Musiałam tylko zawsze sprawdzać, czy w dokumentach to jest dobrze zrobione, ale to chyba nie jest takie skomplikowane, żeby zapamiętać czyjeś nazwisko.
Nienawidzę, kiedy ktoś zaczepia albo pisze do was na Facebooku lub wysyła zaproszenie i wy odpisujecie do tej osoby, czy się znamy, bo nie kojarzycie jej, a oni piszą coś w stylu: nie, ale możemy się poznać. Nie, a poklikasz? Nie, ale bardzo podoba mi się twoje zdjęcie profilowe. Po co dodawać kogoś do znajomych, skoro nie zna się tej osoby? Nie wiem, naprawdę. Nienawidzę, kiedy ludzie są tak bardzo zawistni i zmotywowani do tego, żeby upokorzyć innych i potrafią pisać na przykład właśnie jakieś okropne komentarze albo po prostu powiedzieć do jakiejś osoby, że wygląda brzydko albo że jest głupia i po prostu używać słów, które są tylko negatywne po to, żeby ją upokorzyć. I zazwyczaj dzieje się tak, kiedy jedna osoba nie zna drugiej, czyli te oskarżenia są zupełnie bezpodstawne. Dlaczego? Dlaczego? Po co być wrednym i obrażać kogoś, tracić w sumie na to czas? Nie wiem. Następną rzeczą, której nienawidzę, to jest, kiedy ludzie gapią się na ciebie. I to nie, że spojrzą na ciebie, przyjrzą się, tylko po prostu gapią się. Na przykład, kiedy czekamy na autobus, albo jesteśmy w jakimś miejscu publicznym, jedziemy autobusem, po prostu będą siedzieć i się gapić. I to jest takie dziwne, bo wtedy staramy się odwrócić wzrok gdzieś indziej, patrzymy się gdzieś indziej i potem chcemy sprawdzić, czy ta osoba nadal się na nas gapi i spoglądamy na nią i ona się na nas gapi, więc nawiązujemy znowu z nią kontakt wzrokowy i to jest bardzo dziwne. Nie wiem, dlaczego ludzie tak robią, nie lubię się gapić na innych ludzi. Nie mówię, że nie spojrzę, bo przecież potem mam oczy, ale siedzieć i gapić się perfidnie i zazwyczaj robią to starsze osoby albo jacyś dziwni ludzie. Nienawidzę, kiedy ludzie mówią kłamstwa. Nienawidzę, kiedy ludzie kłamią i wymyślają jakieś niestworzone historie tylko po to, żeby upokorzyć innych ludzi i wymyślają jakieś plotki tylko dlatego, że kogoś nie lubią. Po co to robić? Czy wam na serio nudzi się? Nie macie lepszych zajęć, jakichś swoich pasji, tylko staracie się upokorzyć innym życie? 90% osób uzna, że nie warto się czymś takim przejmować i nie dotknie ich to, ale to 10% może się naprawdę załamać, że ktoś puścił na nich jakąś plotkę, chce ich upokorzyć, chce zniszczyć jego opinię. Nie ma sensu wtrącać się w życie innych ludzi i jeżeli ktoś ma zamiar wymyślać jakieś niestworzone historie na temat innej osoby, niech lepiej pomyśli, co by zrobił, gdyby dowiedział się jakiejś historyjki o sobie samym. Myślę, że nie byłby zadowolony. Okej, więc to już wszystkie rzeczy, o których teraz pamiętam, których nie lubię. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie mi znać, co myślicie o takim rodzaju filmiku. Jeżeli macie jakieś propozycje na filmiki, które chcielibyście zobaczyć, to dajcie mi znać koniecznie. I mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo. Bye!